Szalom. Litera P to kolejna litera hebrajskiego alfabetu, chociaż wymawia się ją podobnie jak nasza naszą P, czasem wymawia się także jako F. Oczywiście zapisuje się w sposób inny niż w naszym języku. Na literę P rozpoczyna się bardzo ważne słowo w Biblii hebrajskiej, które będzie miało bardzo głębokie ważne znaczenie, też dla nas chrześcijan, mianowicie słowo Pesach. Pesach. To jest to, co my tłumaczymy później również w brzmieniu języka greckiego, mianowicie pascha. Pascha, czyli przede wszystkim pewien szczególny ryt, święto żydowskie. Nie wiadomo dokładnie, od jakiego słowa pochodzi słowo pesach. Być może z języka egipskiego, gdzie mogło oznaczać uderzenie czy pewną interwencję, bo korzenie żydowskiej paschy sięgają właśnie wyjścia z Egiptu i tego, tej szczególnej nocy paschalnej, kiedy to Bóg uderzył Egipt, faraona i wszystko, co pierwotne w ziemi egipskiej. Być może jednak przypuszcza się, że słowo Pesach może pochodzić od czasownika hebrajskiego Pasach, który będzie oznaczał tańczyć, podskakiwać czy ewentualnie utykać. I w takim znaczeniu słowo Pasach jest użyte na przykład w I Księdze Królewskiej w rozdziale 18, kiedy to prorok Eliasz. Miał spór czy pewną kompetencję z prorokami Baala, których później wytracił na Karmelu. I ci właśnie rzeczeni prorocy Baala wzięli cielca, oprawili go, a potem wyzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Tu użyte właśnie na te tańce czy przyklęknięcia, użyte jest słowo pasach, czyli pewne ryty, takie. Taneczno, taneczno, właśnie podskakujące. Być może właśnie takie było pierwotne znaczenie tego święta. Paschy, które prawdopodobnie też istniało jeszcze przed niewolą egipską, czy Izraelici świętowali je jako święto wiosny, święto nomadów jeszcze wcześniej, więc święto pasterskie, do niego później dołączyło się inne święto, również takie rolnicze, święto przaśników, gdzie były, wyrzucany był cały kwas i jedzono przez tydzień tylko chleby prześne, i ta, można powiedzieć, kompilacja tych świąt, później, dzięki też szczególnej Bożej interwencji w Księdze Wyjścia, Poskutkowała tym, co później znamy jako święto Paschy. I rzeczywiście w rozdziałach, w rozdziałach 12 i 13 Księgi Wyjścia, kiedy opisane jest całe wydarzenie wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, nagle narracja przerywa się po to, aby można było przeprowadzić wszystkie ryty i przepisy dotyczące Paschy. I powiedziane jest m.in. w rozdziale 12 Księgi Wyjścia Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin, zabijcie jako Paschę. Baranek miał być właśnie Paschą, miał być tym Pesach. Cały ryt baranka paschalnego również jest obecny. I później powiedziane jest, gdy was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj? Takim odpowiecie, to jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów, poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Taka miała być pamiątka, ten Zikkaron, pamiątka Paschy na cześć Pana, że oto Pan Bóg ręką potężną i wyciągniętym ramieniem wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej. Pamiątką tego miał być właśnie paschalny baranek. I przez wieki trwała ta pamięć, jako pamięć o najważniejszym wydarzeniu zbawczym kultywowanym w świadomości wspólnej Izraelitów właśnie pascha, wyjście z Egiptu. Ale później kolejne niewole, które w historii miały miejsce, niewola asyryjska czy niewola babilońska, też były widziane w kontekście paschy tej egipskiej. I tak oto prorok Izajasz Ponad 7 wieków przed Chrystusem w kontekście zagrożenia asyryjskiego, właśnie tego imperium asyryjskiego, niewoli asyryjskiej, tak mówił: Oto imię Pana przychodzi z daleka, jego gniew palący, i tak dalej, mówi, jak, jak wspaniale, Boża interwencja będzie wyglądała. I mówi dalej. W rozdziale 30. Pieśni mieć będziecie jak przy obchodzie nocnej uroczystości i radość serca jak u tego, co idzie przy dźwiękach fletu, zdążając na górę Pańską ku skalę Izraela. Właśnie to wspomnienie o tej nocnej uroczystości najprawdopodobniej jest wspomnieniem Paschy, a więc to również doświadczenie niewoli asyryjskiej miało być wspomnieniem święta Paschy i powtórzeniem tego cudu. Czy później w rozdziale 31 tenże Izajasz mówi: Jak ptaki latające, tak Pan zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni i ocali, oszczędzi i wyzwoli. To, to, co tłumacz polski przełożył jako oszczędzi, to po hebrajsku jest właśnie czasownik pasach, czyli właśnie niejako właśnie będzie tutaj tym, który osłania, tym, który też w sposób szczególny interweniuje na rzecz swojego ludu. Podobnie 100 lat później prorok Jeremiasz w kontekście innej już niewoli babilońskiej też będzie wspominał, niewolę egipską i wyzwolenie z Egiptu jako przykład tego, że Pan Bóg i również teraz będzie działał w sposób cudowny. I mówi Jeremiasz w rozdziale 23 swojej księgi Dlatego właśnie nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi. Prorokuje zatem Jeremiasz w imieniu Boga. Że oto powtórzy się cud wyjścia i powrotu do swojej ziemi, jak przy wyjściu z ziemi egipskiej, jak przy tej pierwszej pasze. Oto będą nowe cuda, nowe Paschy. I rzeczywiście w ciągu dziejów, w ciągu wieków, Izraelici świętowali święto Paschy przede wszystkim jako pamiątkę wielkich Bożych dzieł, jako pamiątkę wielkich interwencji w historii, kiedy Pan Bóg okazał się potężny na korzyść swojego ludu. Również w ramach rytu święta Paschy, do dzisiaj Żydzi tak to świętują, jest przewidziany. Przewidziane szczególne oczekiwanie Mesjasza, że Mesjasz o to ma przyjść właśnie w kontekście tego sederu paschalnego święta Paschy. My, chrześcijanie, wiemy, że faktycznie Mesjasz przyszedł. Przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, tego, który jest naszą Paschą, tego, który jest prawdziwym barankiem paschalnym. Już nie tą figurą starotestamentalną, ale tym, który sam siebie złożył w ofierze, jak baranek prowadzony na zabicie. I dlatego też święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pouczając. Koryntian o tym, jak mają żyć, mówi, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Jest to odwołanie się do święta prześników, połączonego ze świętem paschy, a więc tych święta chlebów niekwaszonych. Czy nie wiecie, że całe odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież prześni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Przeto Odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na prześnym chlebie czystości i prawdy. Oto Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Już nie baranek Paschalny, nie wspominanie wydarzeń dawnych egipskich, ale oto Jezus Chrystus w swojej ofierze krzyżowej staje się naszą Paschą oraz pełną realizacją tego, co niosło ze sobą hebrajskie słowo Pesach. Shalom.